Ma, Damian z tej strony, opowiem Wam historię. Rok 2020 zaczął się dla mnie kontuzją. Takie, taką, której nie miałem wcześniej. Byłem szczerze przekonany, że zerwał mi się biceps, a dokładniej przyczep dalszy bicepsa. Postanowiłem się poradzić starszych kolegów, takich bardziej doświadczonych w tym temacie, takich, którzy już mieli. Podobne przejścia. Symptomy na pierwszy rzut oka były jednoznaczne. Mięsień był miękki, nie reagował, w ogóle ból straszliwy. Uczucie takie, jakby prąd cię pierdolnął w momencie, powiedzmy, że uzyskania tego urazu. No i co? Poszedłem na SOR, czekałem. Kupę czasu. Przebadali mnie, zrobili mi USG raz, drugi. Czekałem znowu, przyszedł drugi lekarz, obejrzał to i ostatecznie wysłali mnie do domu, mówiąc, że jest tylko skręcony staw łokciowy i wcale nie zerwałem bicepsa. Zapaliła mi się czerwona lampka, przypomniały mi się wszystkie te straszne historie związane z NFZ-em, no i postanowiłem... Że będę działał dalej, będę szukał rozwiązania i że nie zostawię tego tak po prostu. Zanim Wam dokończę, co się działo potem i jak to wszystko się rozwinęło, chciałbym poruszać główny temat tego nagrania, czyli pytania o przeróżne kontuzje, bóle suplementy, które mogą ten ból złagodzić i tak dalej, i tak dalej. Odkąd obserwuję to, co się dzieje w internecie, było tego mnóstwo. Kiedyś starałem się odpowiadać kompleksowo, żeby ludzie jakoś tam zrozumieli, że to nie jest taka łatwa sprawa, że tego się przez internet nie da zrobić. Teraz po prostu mówię, idź do lekarza, idź do wizjo. No bo tak, idź do lekarza, idź do fizjoterapeuty, tego nikt przez internet ci nie zdiagnozuje. Można na przykład mieć jakieś podejrzenia, ale yy, tak naprawdę nikt nie wie, co się tam konkretnie dzieje, po to są odpowiednie badania diagnostyczne. Yy. Jeżeli chodzi o suplementy, bo to też jest bardzo ważne, dużo osób szuka sobie jakichś specjalnych tabletek, jakichś proszków które im złagodzą ból, które sprawią, że kości stawy się zregenerują, że mięśnie odrosną i tak dalej. No prawda jest taka, że jeżeli dos doszło już do urazu i jeżeli on jest na tyle poważny, że bez jakiejś ingerencji fizycznej z zewnątrz, bez jakiegoś zabiegu czy yy, chociażby terapii manualnej yy, no nic nie pomoże nawet twarda farmakologia. Oczywiście można sobie stosować suplementy, które mają na celu wspomożenie regeneracji stawów, ale trzeba pamiętać o tym, o tym też będę nagrywał za jakiś czas, że suplementy to jest uzupełnienie diety. Czyli przykładowo, jeżeli lecisz cały czas na suchym cycu z kurczaka i brakuje Ci kolagenu w diecie, i tak wiem, kolega też jest białkiem, rozbija się na aminokwasy, no ale ma specyficzną budowę i specyficzny zestaw aminokwasów wszystkich aminokwasów potrzebnych do budowy chrząstki czy tam mazi stawowej. Nie da się wytworzyć samemu, i ilość jej w np. takim białku serwatkowym, czy w suchej piersi z kurczaka jest trochę za mały. Dlatego można sobie dorzucić kolagen, można sobie dorzucić jakieś galaretki, żeby to zrównoważyć, ale nie w momencie, kiedy już coś je było, bo wtedy jest potrzebna ingerencja jakiegoś fachowca. To można sobie Popijać y, na wszelki wypadek, żeby nic nie, y, nie stało się y, w trakcie normalnego i rozsądnego używania naszego ciała. No ale wracając do tematu tych wszystkich pytań: y, y, Są osoby, które już coś przeszły, tak, które miały jakieś kontuzje, jakieś bóle i starają się Doradzić na przykład. U mnie działa to, a u mnie działa coś innego. Ja brałem takie leki, brałem takie suplementy, albo wykonywałem takie ćwiczenia. Yy, albo czekaj, dam ci filmik, jak radzić sobie z bólem yy, dołu yy, pleców. No, zajebiście tylko że w momencie kiedy ja na przykład słyszę historię takie że kolega boli bark poszedł do fizjoterapeuty fizjoterapeuta go zbadał w odpowiedni sposób a potem nacisnął mu gdzieś jakiś punkt na żebrach rozluźniając powięzi i ten bark zaczął puszczać no to to już jest trochę wyższa szkoła jazdy. Człowiek nie zawsze jest w stanie jakąś magiczną metodą, jednym zestawem ćwiczeń naprawić sobie bolącego miejsca. Od tego są fachowcy, żeby z nich korzystać. Niestety nie ma lekkiej drogi, nie ma łatwej drogi i serio, czasami zamiast wydać 200 zł na suple to można sobie raz w miesiącu iść do fizjo, żeby sprawdzić, czy tam wszystko jest w porządku, ile coś Wam dolega. A jeżeli macie kasę, no to regularne wizyty u dobrego fizjoterapeuty są jak najbardziej przeze mnie polecane. Zresztą nie tylko przeze mnie, ale przez dużo mądrzejszych i doświadczonych ludzi niż ja. I teraz kolejna sprawa. Przepraszam, przejrzę sobie swoje notatki. Tak. Reasumując, nikt was nie zdiagnozuje przez internet. I to jest pewne. Jeżeli ktoś próbuje doradzać, tak czy inaczej, w sensie takim, że zrób to, na mnie to podziałało to na ciebie też podziała. Nie słuchajcie takich osób. Bo może akurat trafił i może wam pomoże, a może akurat będzie tak, że trzeba zrobić coś zupełnie innego. Ja sam zresztą miałem taką sytuację, że mi strasznie bolały łokcie. Okazało się, że problem leży w przykurczonej klatce piersiowej, przednich aktonach barku, gdzieś tam pod łopatkowy był niewydolny Yy, mięśnie pleców były całe pospinane, również niewydolne, osłabione, zajechane w cholerę, i przez to bolały mnie. Łokcie, kiedy wbijałem się pod sztangę, yy, robiąc siadę albo w trakcie wyciskania. I dopiero wizyta u fizjo mi pomogła. To były takie rzeczy, których no, ja bym się w życiu nie spodziewał, bo w momencie, kiedy odczuwam ból łokci, no to myślę, że coś tam przy łokciach boli, że coś tam się spierdoliło, że może zrobię sobie badanie. Fizjos, yy, fizjo po prostu rozwiązał ten problem jedną wizytą i paroma poradami. Także to jest... To był akurat dobry scenariusz dla mnie, poszczęściło mi się, ale często może być tak, że jednak dodatkowe badania należy zrobić i podziałać dalej. No ale mm, najważniejszą sprawą w tej kwestii było po prostu znalezienie odpowiedniego specjalisty, który pomoże nam z problemem. I teraz wracamy do mojej historii. Co się tam wydarzyło dalej? Chodziłem po lekarzach, zrobiłem jedno drugie USG. Dowiedziałem się, że na opis z rezonansu należy czekać bardzo długo. Mnie tutaj już parę osób nastraszyło, że 2-3 tygodnie i koniec, i już z bicepsem będzie coraz gorzej, coraz gorzej. Więc strasznie mi się spieszyło. Miałem możliwość ewentualnie przejść z zabiegu prywatnie. Ale tak, tak akurat się okazało, że no nie było mnie stać na wywalenie tych 6-7 tysięcy na początku roku. Więc wymyśliłem sobie, że poszukam lekarza, który zajmuje się stricte takimi zagadnieniami. Zacząłem szukać. Okazało się, że we Wrocławiu jest klinika chirurgii ręki. Przejrzałem sobie profile tych lekarzy, umówiłem się z jednym z nich na konsultację, i dopiero wtedy, po dwóch tygodniach, prawie e, stresu, e, dostałem jasne wytyczne, co robić dalej. E, dostałem od niego informacje na ten temat, gdzie zrobić dobrze rezonans magnetyczny, na który nie będę musiał potem czekać na opis. Dwa tygodnie tylko dostaję go następnego dnia. Mało tego, dużo taniej niż w standardowych ośrodkach, ponieważ był to rezonans na mniejszej maszynie, która robiła tylko częściowo kończyny. Tak, można było sobie zrobić kostkę, kolano, nadgarstek, łokieć. Poszedłem, zrobiłem, i co się okazało, z opisu wynika. Że biceps faktycznie nie był zerwany. Wykazano lekkie naderwanie yy, przyczepu dalszego mięśnia dwugłowego, co rozwiało dużo moich wątpliwości, bo też przez te dwa tygodnie znacznie lepiej się ta ręka miała. Biceps zaczął trochę reagować. Ja nie wiedziałem o co chodzi, bo nigdy wcześniej tak, takiego czegoś nie przeżyłem. No, ale teraz już wiem. Z całą pewnością, że ta ręka będzie normalnie działać, tylko potrzebuje odpowiedniej rehabilitacji. Dlatego, jeżeli cokolwiek Wam się stanie, takiego w związku z, nie wiem, jakieś skręcenia stawów, jakieś urazy, czy to kręgosłupa, czy czegokolwiek, zawsze starajcie się robić wszystko, żeby w dobrym miejscu. Zrobić sobie rezonans magnetyczny. Jeżeli nie macie akurat takiej możliwości, no to zróbcie tak, żebyście mieli, bo to jest mega ważne. Yy... Wiem, że nie każdy mieszka w dużym mieście, no ale są jakieś tam miasta w pobliżu. Można gdzieś się czasem przejechać, cokolwiek naprawdę to jest mega ważne i warte tego, żeby to zrobić, bo rezonans daje największą pewność co do diagnozy, jeżeli oczywiście jest dobrze opisany. Warto wchodzić na portale, które wystawiają oceny lekarzom, gdzie tam użytkownicy się wypowiadają. Warto pytać osoby bardziej doświadczone od siebie, gdzie, takimi, gdzie takich specjalistów znaleźć, co i jak. Oczywiście na grupach można również pytać i to jest też istotna rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć. Jak jak zadawać pytania, właśnie na internecie? No, nikt was nie zdiagnozuje. Możecie na przykład napisać, że stało mi się to i to, tu mnie boli, mieszkam tu i tu. Czy ktoś z was już miał coś podobnego, do jakiego specjalisty się wybrać i co robić dalej? E, a nie, że słuchajcie, jakie suplementy na bolę stawów, bo mnie łokieć boli. No kurwa, przepraszam. No, i na koniec tak. Pamiętajcie przede wszystkim, że to, co się działo przez ostatni miesiąc, to tylko moje doświadczenie. Z tym, co ja sam przeżyłem. I na pewno nie powiedziałem Wam wszystkiego, co ważne, bo to jest tylko jeden przypadek, tak? To jest. No, Okej, okay, no fajnie, mi się poszczęściło, ale ktoś może, może mieć zupełnie inny przypadek niż ja. Dlatego szukajcie specjalistów, kombinujcie. Znajdujcie takie miejsce, gdzie ktoś masowo się zajmuje jakąś, jakimś konkretnym przypadkiem, bo medycyna jest tak rozległa, że najlepiej udać się do jakiegoś ścisłego specjalisty. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i tak, działajcie jak najszybciej, ale też mądrze, żeby potem sobie czegoś po drodze nie spartolić. Także dzięki za uwagę. Zajrzyjcie do opisu. Nara. Cześć.